Cześć, witajcie, z tej strony Paweł Lojak-Kozarzewski. Witam w kolejnym filmiku. Na waszą prośbę tak naprawdę, bo sporo osób pytało mnie na temat trajki. Małej trajki, którą aktualnie od czasu do czasu latam. Natomiast chciałbym wam opowiedzieć o trzech małych trajkach, z którymi miałem styczność, więc zapraszam was na odcinek poświęcony małym trajkom. Pierwszą trajką, którą latałem, była trajka firmy Para Element. Była to trajka przygotowana tak naprawdę bardzo szybko na Mistrzostwa Europy, slalomowe Mistrzostwa Europy Bornos 2016 rok. Wtedy w tych zawodach poleciałem w dwóch klasach, w klasie PL1 i PF1. Na trajce, którą przygotował Krzysiek Romicki razem ze Zbyszkiem Bujalskim, bardzo szybko oblataliśmy tą trajkę na pararodnikach i tak naprawdę tydzień później pojechaliśmy na zawody. Trajka była stosunkowo ciężka, zresztą zobaczcie, jak wyglądała na zdjęciach. Czyli duże kółka z tyłu, małe kółko z przodu, bez możliwości chowania, więc ta trajka no, nie była taka komfortowa. Zdarzyło mi się na niej zrobić żółwia tak zwanego, czyli przy starcie dodałem za dużo gazu i poleciałem na plecy. Przez to też była woda, ponieważ uszkodziłem śmigło. Ono w holdingu na małych obrotach było ok, ale gdy już poleciałem na trasę slalomu i dałem gazu na maksa, niestety zdarzyła mi się przygoda z wpadnięciem do wody. Druga trajka, którą latałem, to była trajka również firmy Para Element, druga koza, ulepszona, odchudzona i już z tym systemem chowania przedniego kółka. A trzecim produktem, jakim mam aktualnie, jest to trajka Marcina Bernata, którą latam już od ponad 2 lat, więc skupię się za chwilę na tej trajce małej. Wracając do trajki, którą Krzysiek Romicki z Zbyszkiem Bujalskim z firmy Para Element przygotowali, i ten drugi model, ulepszony model, no, to była trajka, która była bardzo zbliżona do tego produktu. No, była 2 razy cięższa, bo ona ważyła około 12 kg. Aktualnie na tej trajce lata Marcin Krakowiak. Wiem, że trajka jest już w sprzedaży, więc można ją zamawiać. Natomiast tą białą trajeczkę, tak jak wcześniej wspominałem, użytkuję od 2 lat. Pokażę wam, jak ona wygląda, jak prosto ją zamontować na napęd oraz opowiem o plusach i minusach. Sama trajka nie jest jakoś skomplikowana. Mamy koła, jeden duży element z ramą oraz specjalne 2 uchwyty przy napędzie, do których podłączamy trajkę. Składanie jest jej bardzo proste. Wystarczą 2 zawleczki. Trajka jest gotowa. Tak wygląda. Waga 6,4 kg. No i najfajniejszy ten patent chowania przedniego kółka po starcie. Możemy je schować. Tu był jeszcze taki patent, że Marcin przygotował specjalną gumę wewnątrz, która ściągała nam przednie kółko zaraz po starcie automatycznie. Natomiast ja usunąłem tą gumę, ponieważ wolałem manualnie sterować przednim kółkiem. Tutaj mamy taki z tyłu klips, można go otworzyć i przeciąć tą gumę. Oczywiście tutaj znajduje się również linka, która ogranicza nam możliwość zsuwania i wyciągania tego kółka. Są tutaj teflonowe ślizgacze, więc ten system po 2 latach jeszcze działa. Chociaż jest tu jakiś luz, pewnie będę musiał zawieźć trajkę bądź wysłać ją do Marcina na przegląd, ale na chwilę obecną wszystko działa poprawnie. Montaż jest tak naprawdę w 2 punktach. Jeden to jest punkt pod wyporami, zaraz wam pokażę, jak ją zainstalować. Natomiast drugi to tutaj takie jakby łoże, na które wstawiamy stopę napędu.
Pewnie zdziwicie się, czemu tutaj nie jest to symetrycznie, ponieważ w moim napędzie efekt skręcający jest tak duży, że mam przesunięcie na ramię, przez to po zamontowaniu tej ramy niesymetrycznie latam w miarę prosto. Pokażę Wam teraz, jak wygląda montaż tej trajki razem z napędem. Wcześniej tej trajki, tej samej używałem z napędem firmy Paraelement i nie musiałem tam znacząco przerwać tej trajki. Oczywiście tylko tutaj musiałem przespawać, żeby przesunąć ten punkt wypór, ale o tym Wam zaraz opowiem, gdy będę Wam pokazywał, jak zamontować tą trajkę. Jedziemy z montażem. Montaż i demontaż napędu na tej trajce jest naprawdę bardzo prosty. Tak jak wcześniej wspominałem, w napędzie Paraelement nie musiałem nic przerabiać. Natomiast w ramie, w stopie napędu firmy Fly Products musiałem tutaj dorobić taką poprzeczkę, aby się ta stopa napędu, rama mogła oprzeć na ośce tylnej. Wygodniej montuje mi się tą trajkę z napędem, jeżeli zdejmę sobie uprząż. Natomiast zdjęcie uprzęży w napędzie firmy Fly Products jest banalnie proste i bardzo szybkie. Zresztą zobaczcie sobie sami, ile trwa demontaż. Dwa kliki od wypór. Dwie klamry od uprzęży. Z jednej oczywiście i z drugiej strony. I jeden jeszcze klik u góry, który trzyma nam uprząż. Uprzężenie mamy, czyli demontaż jest bardzo szybki, tak samo montaż. I tu są te elementy, które trzymają nam trajkę. Teraz przejdziemy do montażu napędu na trajce. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Bierzemy napęd. Stawiamy go tutaj na tą ośkę tylną, łapiemy delikatnie rzepem. Może dla jednej osoby jest to tak trochę mało komfortowo, ale bez problemu dajemy sobie radę sami. Jedna strona przyłapana, to już od razu przyłapię drugą. Jedno okręcenie wystarczy. I teraz bierzemy te dwa elementy, dopasowujemy, ustawiamy. Warto potrząsnąć, żeby one dobrze wskoczyły. Wskoczyło, do tego dwie zawleczki. I praktycznie napęd jest zamontowany. Oczywiście z tyłu łapiemy mocno dwa rzepy, aby nam tutaj ten napęd się nie ruszał. I tak wygląda cała instalacja naszego napędu na trajce. Teraz oczywiście musimy zainstalować uprząż. Podobnie jak przy demontażu, montaż jest taki sam, tylko w odwrotną stronę i też nie zajmuje nam jakoś bardzo dużo czasu. Jedna ważna rzecz to nasza belka Speeda powinna być na górze. Jedna wypora już jest. Druga wypora również. No i te dwie taśmy od uprzęży naszej. Zapinamy z jednej i z drugiej strony. Trajka gotowa. Napęd już jest zainstalowany. Złożę szybko kosz.
i przejdziemy do podsumowania. W podsumowaniu warto dodać najważniejszą rzecz, czyli ten przedni dyszel, który nam się chowa po starcie. On w tej pozycji jest teraz do startu i do lądowania. Nie jest to jakaś mega komfortowa pozycja, ale bez problemu jesteśmy w stanie kontrolować kierunek lądowania bądź startu. Natomiast po starcie, gdy już jesteśmy w powietrzu, bez problemu możemy schować to przednie kółko. Jedyny minus tego rozwiązania na ziemi, właśnie czemu ja odciąłem tą gumę, ponieważ gdy automatycznie chowała mi przednie kółko do tyłu, punkt ciężkości się zmieniał i napęd potrafił się jakby sam samowolnie przewracać, więc stąd usunąłem tą gumę. I patrzcie, po starcie, gdy już siedzimy sobie w uprzęży, bez problemu możemy tutaj operować belką speeda, nawet do dołu. Ja się wychylam trochę w tej uprzęży, więc ten system chowania kółka jest naprawdę bardzo efektywny. Super się na tym lata. Trajka waży 6,4 kg, przez co jej bezwładność jest praktycznie zerowa. Czujemy się tak, jakbyśmy latali na napędzie plecakowym. Oczywiście, jeżeli ktoś robi zdjęcia, również może bez problemu, tutaj nie ma dyszla z przednim kołem, może robić zdjęcia. Jak dobrze pamiętam, cena tej trajki to 1600 bądź 1800 zł. Możecie się skontaktować z Marcinem Bernatem, który może wykonać dla Was taką trajkę. Trajka będzie pasowała do większości napędów. Widziałem ją również na oktagonach i koszach innych producentów, więc jest to trajka uniwersalna. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tej bądź innej trajki, bądź jakiegoś innego tematu, który chcielibyście, abym poruszył, zapraszam do komentowania. Możecie pod filmem bądź napisać w prywatnej wiadomości, o czym chcielibyście, abym nagrał filmik. Życzę Wam miłego latania. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Na koniec zrobię takie szybkie podsumowania. Właśnie polatałem nią jeszcze raz i wydaje mi się, że nie dograłem pewnych kwestii. Największym plusem tej trajki jest jej waga. 6,4 kg to naprawdę bardzo mało. Nie czuć tej wagi w powietrzu. My lecimy tak, jakbyśmy lecieli na nogach. Bezwładność jest bardzo mała, opory też bardzo małe, więc jest to największy plus tego sprzętu. Drugi plus, o którym można wspomnieć, to jej niewielkie rozmiary, więc po rozłożeniu ona naprawdę zajmuje bardzo mało miejsca i w każdym samochodzie na pewno się zmieści. Nawet w smarcie dwuosobowym. Jeżeli nie wierzycie, mogę to zrobić na przykładzie swojego smarta, mogę ją spakować. Następny plus to uniwersalność tej trajki. Ją można przystosować do różnych producentów, jeśli chodzi o ramy. Ja miałem tą trajkę również w ramie Para Element, bez żadnej przeróbki, tylko miałem zamontowane te mocowania przy wyporach. Mam teraz ją we Fly Productie, ale widziałem tą trajeczkę w Technoflyu ramach. Szymon Winkler zrobił ramę i tą trajkę miał u siebie. Marcin Bernat, który jest producentem, również jest możliwość podłączenia tej trajki bez żadnych adapterów, tak jak u mnie, ale naprawdę to jest jeden z plusów tego sprzętu, że możemy go zastosować do innych producentów, nie tylko do ramy Marcina Bernata. Kolejny z plusów, cena 1800 zł potwierdzona, nie jest to jakaś wygórowana kwota 5000. Myślę, że jest to uczciwa cena do jakości. I na koniec jeszcze jeden plus, o którym mi się przypomniało. Nie potrzebujemy mega równego pola golfowego, pola do startu tą trajką. Naprawdę ona sobie radzi w delikatnych dołach. No może nie jest to jakiś mega komfort, ale naprawdę uwierzcie mi, że nie dobieram startowisk pod względem trajki, tylko po prostu przyjeżdżam, rozkładam się i startuję. Ona naprawdę daje radę, chociaż ma te małe kółka. No oczywiście nie startowałem w niej w takiej trawie po kolana, bo to i duża trajka też sobie raczej nie poradzi, będzie miała problemy. Ale też zdarzyło mi się widzieć, jak pilot na tej trajce wylądował na nogach. Więc jest na tyle lekka, że czasami na przykład przy awaryjnym lądowaniu na jakimś polu ornym, zaoranym, jesteśmy w stanie wylądować na nogach. To też jest duży plus, bo w zwykłej takiej trajce klatkowej raczej nie utrzymamy jej na nogach, a tutaj można to zrobić.
Z minusów, minusy może delikatność. Ta trajka jest naprawdę dla mnie przydelikatna, ale mam model sprzed 2 lat. Marcin przygotował już nowy model. Mam nadzieję, że będzie mi okazja, abym wam go pokazał, bo ja przy jednym z twardych lądowań na pararodnikach niestety wygiąłem tylną ośkę. Oczywiście starałem się ją naprostować na miejscu tak, żeby to aluminium nie pękło, ale teraz staram się już bardzo delikatnie lądować, więc przy ciężkim pilocie może być taka sytuacja, że ta trajka nie wytrzyma. Ale tak jak mówię, trzeba to skonsultować z Marcinem Bernatem. On na pewno sprzedał kilkanaście bądź kilkadziesiąt tych trajek, więc wie, jaki najcięższy pilot na niej lata, ale jest to na pewno dla mnie delikatny minus. Start i lądowanie musi być z lekką uwagą. Tutaj myślę, że uczeń nie poradził sobie by na takiej trajce, ale osoba, która już ma pojęcie, jak latać na trajce, myślę, że na pewno poradziłaby sobie. Kolejny z minusów to jest to, że kąt napędu jest taki, oczywiście my możemy sobie go tutaj wyregulować, ale wtedy pozycja, że tak powiem, do startu będzie słaba. Ale ja sobie ustawiłem tak w miarę, można powiedzieć, takim kompromisem, że jest ta pozycja spoko i jednak trochę dmucham śmigłem. Gdy chcę na przykład rozgrzać napęd, to muszę go przed startem rozgrzać, ponieważ gdy jest taka sytuacja, że wsiadam do napędu, odpalam go, no to już muszę ruszyć, bo cała odśmigłowa, ten strumień odśmigłowy będzie szedł prosto w skrzydło, więc tylko i wyłącznie dozwolony jest start. Słuchajcie, udało mi się nagrać nowy model trajki, która waży 8 kg, więc jest troszeczkę cięższa od mojej, ale za to jest wzmocniona. Tutaj jest golem z włókna szklanego. Jest wzmocniona tylna tutaj podpórka, więc nie ma tutaj teraz prawa ugiąć się ta tylna ośka. Poza tym wszystko jest tak samo. Tu są ograniczniki wspawane, kółko tak samo się wysuwa. No, po prostu tylko zmiana dotyczy tyłu, przez co trajka jest troszeczkę cięższa, nie powinno mieć to wpływu na własności lotne, ale na pewno będzie wytrzymalsza. To tyle z mojej strony. Podsumowanie podsumowania. Cześć!